Przyszła ostatnio ta kawa. Jak myślałem, co będę pił taką nieświeżo zmieloną jak zwierzę. A jest naprawdę dobra. Naprawdę mi smakuje. Możecie mi jej więcej przysłać trochę. Przedałeś się. Przedałeś się. Ładnie pachnie, no. Mam prawo mi ładnie pachnieć po prostu. Ma prawo mi ładnie pachnieć, tak? Mam dla was dwie szybkie recenzje książkowe. Po pierwsze książka pod tytułem How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, Kind of the Story of My Life. Autorem jest Scott Adams, to jest twórca komiksu Dilbert. To jest książka sprzed paru lat, ale jakoś ostatnio ogarnąłem sobie postać Scotta Adamsa, którego poznałem jako, nie wiem jak to powiedzieć, jest najbardziej retorycznie sprawnym obrońcą Donalda Trumpa, jakiego widziałem i słyszałem. Bardzo ciekawie się go słucha, on teraz zresztą niedługo wydaje kolejną książkę właśnie na temat Donalda Trumpa z pozycji kogoś, kto go popiera. Natomiast jako, że sam Scott Adams zdefiniuje się jako liberał, to dla mnie to jest ciekawe do analizy. Ta książka to jest taka autobiografia połączona z książką self-helpową. Mój egzemplarz dostałem taki trochę rozwalony, ale działa, dało się przeczytać. Interesująca jest w ogóle historia życia tego gościa, to jak bardzo on ciśnie temat, że w pewnym sensie jest nieudacznikiem, który po prostu odpowiednio długo próbował. Trochę to jest fajnej motywacji do ćwiczeń, motywacji do diety. Wszystko jest takie zdroworozsądkowe, pisane nie z pozycji naukowej, tylko takiego typa, któremu po prostu coś tam wyszło. Bardzo ciekawe, chociaż ja najbardziej czekam na tę jego następną książkę Win Bigly na temat Trumpa, która wychodzi za jakieś 2 tygodnie. Druga książka, którą przeczytałem bardzo szybko, to Wykłady profesora Niczego, Miecia Mietczyńskiego. Oczywiście wielki disclaimer, my się znamy. Mam nadzieję, że się obustronnie szanujemy i kolegujemy. Wspólnie prowadzimy Zapytaj Beczkę, to jest najlepszy dowód. Nie może to być obiektywna recenzja w 100%. To jest taka książka, no przejście przez epoki literackie ze streszczeniami lektur i jakimiś tam fajnymi punchami na temat myśli filozoficznych i różnych takich nastrojach różnych epok. W stylu Mietczyńskiego, czyli jak ktoś kojarzy jego streszczenia lektur z YouTube'a, no to wie czego się spodziewać. Ja się trochę bałem, że ten język słabo będzie działać na piśmie, bo to jest tak, że jak ktoś ma dobry flow gadany, niekoniecznie da się to przełożyć na dobre pisanie, natomiast to się czyta bardzo lekko i szybko i ten dowcip działa w formie pisanej, co jest naprawdę no, ogromnym plusem, bo gdyby nie działał, to ta książka byłaby beznadziejna, a nie jest, jest bardzo fajna. To jest oczywiście pisane no tak pod kątem młodzieży szkolnej, żeby coś tam przy okazji się nauczyła. Ja bym na tę książkę patrzył z innej perspektywy również, że dla takiej osoby jak ja, to jest fajna okazja, żeby sobie wrócić i przerobić te 4 lata liceum w ciągu jednego wieczora, czy 2 wieczorów, bo czyta się to bardzo szybko, a przelatujesz przez te wszystkie rzeczy, które pamiętasz z czasów szkolnych i je właśnie pamiętasz tak 5 przez 10 i to jest takie zabawne odświeżenie tego wszystkiego, bo jak zapytasz człowieka, który ma 32 lata, o czym był, nie wiem, Kandyd na przykład. Ja pamiętam, że mi się dobrze kojarzy, że czytałem Kandyda, ale no za cholerę nie pamiętam, o co tam chodziło. To mi wystarczy! Można to docenić, nie wiedząc kompletnie, kim jest autor. I to jest bardzo ważne. Więc Mieciu, gratulacje, bardzo dobre. To mi wystarczy! Teraz czas do banku. Fajna fura. To moja. Mamy w ogóle strasznie dobry tydzień. Wszystko co robimy ląduje w trendingach na YouTubie, więc mamy teraz 4 filmy jednocześnie. 1 Kasi, 3 moje w trendach. Popatrzmy, trendy na YouTubie, dziaba, zapytaj beczkę, he. Kupiłem mysz komputerową do komputera osobistego dla naszej nowej stażystki. Mamy stażystkę w firmie. Cześć. Co tam? To jest sok marchewkowy z jarmużem. Okej. Bo sama marchewka to jest trucizna. Nie jest dostatecznie zdrowa, trzeba dać jarmuż. Trzeba.
Pozdrowienia z wycieczki szkolnej na Tajwan. Nie takie złe te polskie szkoły, jeśli to prawda. Wycieczka szkolna na Tajwan. Ja byłem w Ciężkowicach. Oszukany, ponieważ to już nie jest ten sam dzień, co przed chwilą. Ale naprawdę, no zacząłem nagrywać Zapytaj Beczkę, no i jakoś tak poszło, że mój umysł poszedł w miejsca inne niż z vlogowaniem. Jaki śmieszny mały szczurek. Sibujski szczur. Kasia kiedyś zaobserwowała niesamowite zdarzenie, walkę szczura z gołębiem o śmieci. Why I can see you're sleeping with me. Why I can see you're. Idziemy kupić szczypce. To jest ciekawe, stacja dyskietek do NES-a. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istniało. Kurde, moja ulubiona gra na Game Boya chyba. Super Mario Land 2. Dobra, na przypale albo wcale. Przed nami stresująca misja. Zepsuł mi się zamek do roweru i nie możemy go otworzyć, więc kupiliśmy szczypce, żeby przeciąć zapięcie. I trochę się wstydzę, bo no, nie wiem, tak wygląda, jakbyśmy kradli rower. Sensor jest na wierzchu i steruje się ostrością w ciekawy sposób, bo się po prostu zbliża albo oddala obiektyw od aparatu. I jeszcze można go przekręcić, żeby stworzyć taką ultra płytką głębię ostrości. Jak chcecie mieć normalniejsze kolory, to można zasłonić górę aparatu, wtedy się pozbędziemy tego koloru, takiego światła wchodzącego w obiektyw. Yeah, fashion, give me more. Dzisiaj dokonać ważnego zakupu. No to jest ten moment, buty startowe na Nowy Jork. Wow. Z nich da się przebiec, maraton w Nowym Jorku jest nawet napisane. Fashion photography. A teraz coś głupiego zrób. No. Naprawdę. Autofokusie, naprawdę. Naprawdę. Dojechaliśmy do Omotesando, do takiej streetwearowej części dzielnicy. Fajne miejsce, żeby porobić sobie ciekawe zdjęcia. Pobawię się tutaj lens walkingiem, żeby się trochę nauczyć więcej. Autofokusie, naprawdę. No i tak połaziliśmy.
sumie nic z tego nie wynika, ale przynajmniej poćwiczyliśmy sobie jakąś nową technikę pracy z kamerą. To jest naprawdę super w daily vlogowaniu, że możesz zawsze się czegoś nauczyć i zawsze masz kamerę przy sobie i zawsze możesz sobie eksperymentować i robić coś nowego, ciekawego. Myślę, że są dyscypliny jakby filmu i pracy z wideo, które są bardziej nastawione na jakość, bardziej nastawione na kompozycję i tak dalej, ale myślę, że w kategorii wymyśl coś spontanicznie w 10 sekund, co będzie nieźle wyglądać, to taki doświadczony daily vlogger to jest naprawdę solidna instytucja, na której można polegać. No to trzeba pobiegać, już zostało do maratonu, kurde, coraz mniej czasu. Trzeba biegać, trzeba biegać. Udało się, 16 km przebiegłem. Dobrze, dobrze, czuję się nawet nieźle, chociaż wizja maratonu wciąż mnie troszkę przeraża. Ale to jest wszystko nieważne teraz, ponieważ dostałem paczkę, rzecz, którą zamówiłem, kupiłem parę dni temu i strasznie się na to cieszę. Banan. Sprzedałeś się. Za banan. Zaklep się.